Vlogmas, dzień 23. Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście jak co rano otworzymy najpierw kalendarz adwentowy, a później powiem Wam, co mam w planach. Także otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Piękne skarpetki świąteczne w serduszka z reniferkiem, takie mega długie i naprawdę mięciusie, cieplusie. Super, ekstra, zaraz normalnie je nałożę. A co? Poczujemy magię świąt. I patrzcie na to. Mają takie serduszka antypoślizgowe. Słodkie. Gdzie jest też coś dla Lili i ona już tutaj jest przy mnie. I na to czeka. Więc ja nie wiem, jak ona przeżyje to, że jutro ostatni dzień otwierania kalendarza adwentowego. Są i one moje mega urocze skarpetki. Lila, dobre było ciasteczko? Dobre było ciasteczko? Pyszne. Dobre? Ja już dodaję filmik, zostało 3 minuty, zaplanowałam go na godzinę 10, więc za 49 minut dokładnie pojawi się filmik. Jak Wy to oglądacie, to już on jest na kanale, więc zapraszam serdecznie. Hejka, my właśnie wyszliśmy z Wikusią na spacerek. I stwierdziłam, że już dzisiaj biorę aparat, bo i tak biorę torbę dla niej, więc wszystko sobie schowałyśmy i idziemy oddychać, pooddychać trochę świeżym powietrzem, tak, Wiki? Aniunia pewnie niedługo odleci, bo ona bardzo lubi spać w wózeczku, więc maszerujemy przed siebie. My jesteśmy na dość ruchliwej ulicy. Chciałam powiedzieć, że już zrobiłam masę do babeczek i je zalałam, a jak wrócimy, będę robiła sernik. Już trochę chodzimy, a okruszek dalej nie śpi. Była mojej mamy koleżanka przed chwileczką dosłownie i Wiki znowu dostała prezent, ale naprawdę przepiękny. Zobaczcie, jakiego pięknego króliczka dostała. Sama szukałam takiego właśnie króliczka, żeby jej kupić. Więc on jest taki z długimi nóżkami i wygląda tak. Naprawdę jest przesłodki. Oczywiście już standardowo Wiki dostała słodkości, których i tak nie może zjeść. I ubranka już takie większe, dostała taką... Ona jest dużo ciemniejsza niż w kamerze, granatową koszulkę, bluzeczkę. Do tego koszulkę taką różowo-białą. Taką ze słonikiem, z długim rękawem i to jest akurat na 74, więc to jest to mniejsze. I dresiki. Mówiłam, była u mnie koleżanka i już poszła. I Wiki znowu dostała prezent, więc już Wam pokazuję, co takiego przyniosła jej Kasia. I oto prezent Wiki. Mamuśki pewnie już wiedzą, co to jest. Jest to kura babci Dany, więc już Wam wyjmuję i pokazuję. Ona w ten sposób jest miętowa i jest po prostu przepiękna. I tutaj te detale są takie w zwierzątka. I naprawdę poduszka jest przepiękna, więc jeszcze raz dziękujemy za tak cudny prezent. A w środku było jeszcze takie serduszko. Coś takiego. I karty. Właśnie Kasia się z tego śmiała. Jest to czarny Piotruś, więc fajnie. Naprawdę super. A na dworze zaczął padać śnieg. Niestety temperatura jest chyba dodatnia, więc nie wiem, czy on się utrzyma. Ale przynajmniej pada. Niedawno karmiłam Wiki i jak widzicie, dzieciątko moje zasnęło. Także... Dobranoc, Aniołku. Myślę, że z godzinkę albo półtorej pośpi. No i robi się coraz więcej śniegu. Może się utrzyma, ale byłoby fajnie na święta mieć śnieg. Junia, jak widzicie, już wstała i bardzo mi na tym zależało, bo chciałyśmy Wam złożyć życzenia. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Żeby te święta były mega rodzinne, żebyście wykorzystali ten czas w 100%. I żeby
na Waszych twarzach cały czas był uśmiech, prawda? Rodzinnych świąt przede wszystkim. Buziaki ode mnie i od Wiktorii. Spadła skarpeta, Niuni? Spadła Niuni skarpeta? Gdzie jest skarpeta? Przyjechał Daniel i znowu przywiózł jakiegoś Mikołaja. Od kogo? Od kolegi tym razem, więc dzisiaj jakiś, nie wiem, dzień prezentów znowu mamy. A w środeczku, w reklamówce są M&M'sy. Do tego żelki. I kipcie z Kindera. Także taki prezent słodki. Czasem ja się z Wami żegnam, idę sprzątać i widzimy się jutro. Pa, pa!